Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, no jak wiemy, jesteśmy w miesiącu październiku, jesteśmy w atmosferze jesieni 2020, tej cudownej, pięknej jesieni. Tutaj nie widać z tego miejsca, bo jestem w kościele, w kaplicy Jana Pawła II, w Chrystusie Królu, w parafii Chrystusa Króla, ale proszę mi wierzyć, na zewnątrz cudowne słońce, październikowe słońce, jesienne słońce, cudowna pogoda, cudowny klimat, oczywiście cudownie, ale to może nawet przecudownie wyglądają drzewa. Te liście wielobarwne, wielokolorowe, jak te wspaniałe, wielkie bukiety. To jest właśnie ta polska nasza jesień, polska złota jesień, polska wspaniała jesień, rzec można, wielobarwna jesień, bo o tym świadczą właśnie te kolory liści, które spadają na ziemię, ale póki spadną, to jeszcze tak pięknie dekoruje właśnie te drzewa, przyrodę całą, która powoli tuli się do snu zimowego, do odpoczynku zimowego. Kochani, wracamy do tematu, do tego zachwytu przyrodą, chociaż on musi czasem mieć miejsce. No właśnie, jesteśmy w 28 niedzieli zwykłej, dzisiaj jest 11 października. Oznacza to, że pierwsza dekada tego cudownego miesiąca, miesiąca różańca za nami, wchodzimy w drugą dekadę, ale proszę zauważyć, dzisiejsza niedziela to, proszę Państwa, 20 dzień papieski. Już po raz 20 obchodzimy taki dzień papieski, który na czym polega? Polega na tym, że budujemy naszemu wielkiemu rodakowi żywy pomnik. Ten żywy pomnik polega na tym, że właśnie dzisiaj, czy na ulicach, czy przy kościołach, czy w kościołach, czy gdzieś indziej pojawi się młodzież, czy pojawiła się młodzież, mają wspaniałe skarbonki. Do tych skarbonek wrzucamy nasze datki i właśnie te datki są przeznaczone na fundusz dla młodzieży z rodzin biednych, z rodzin wielodzietnych, ale dla młodzieży uzdolnionej, młodzieży, która oczywiście też jest młodzieżą pochodzącą szczególnie ze środowisk wiejskich. Oczywiście te nasze datki są wspomożeniem dla takiej młodzieży. Dzięki tym naszym datkom, dzięki także naszej modlitwie, ta młodzież może studiować, ta młodzież może się uczyć, może rozwijać swoje talenty. To właśnie dzisiaj róbmy to z chęcią, róbmy to z miłością i do Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, ale róbmy to także z miłością do tych, którzy czekają na tego rodzaju gest dobroci, gest naszego otwartego serca. Poza tym, drodzy Państwo, wiemy, że każdego roku takie stypendium papieskie otrzymuje około 2000 młodych osób. Jest to bardzo dużo, 2000, prawda? Tacy młodzi ludzie dzięki tym naszym, powiedziałem, datkom mogą studiować, mogą uczyć się, jak powiedziałem, też mogą rozwijać swoje talenty. Kochani, no właśnie, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to on, jak każdy dzień papieski, ma swoje hasło. I właśnie dzisiejszym hasłem tegoż dnia, który obecnie przeżywamy, to są słowa papieża Totus Tuus o Mario, cały Twój jestem o Mario. Jak wiemy, właśnie tego rodzaju słowa widniały w herbie biskupim, potem w herbie kardynalskim, a następnie w herbie papieskim. To właśnie papież zaufał Marii, to właśnie jej oddał się całkowicie, to jej zawdzięcza wszystko, co otrzymał. To on uważał siebie za jej ukochanego syna, uważał siebie za jej ukochane dziecko. I właśnie ona jemu odwdzięczała się, choćby 13 maja 81 rok, Matka Boża Fatimska, Dzień Fatimski, to ona właśnie ocaliła jego życie, dzięki czemu papież jeszcze mógł posługiwać Kościołowi przez długie, długie lata. Poza tym, drodzy Państwo, warto zwrócić uwagę na miesiąc październik. Owszem, jak powiedziałem, jest to miesiąc różańca, ale jest to też miesiąc papieski, właśnie w takim miesiącu jest kilka dni, które są poświęcone papieżowi, choćby właśnie dzisiejszy dzień, dzień papieski, dzień, kiedy to budujemy ten właśnie żywy pomnik Janowi Pawłowi II, kiedy to właśnie rozwijamy to dzieło nowego tysiąclecia. Wkrótce będzie 16 października, jak wiemy, 16 października to dzień wyboru kardynała Wojtyły na papieża. Było to w roku 1978. Wielu z nas pamięta to wspaniałe, wielkie, wprost niewiarygodne wydarzenie.
nie Polak, kardynał Wojtyła, został wybrany na papieża, na Piotra naszych czasów. To właśnie będziemy obchodzili taką rocznicę już wkrótce, 16 października, ale też proszę zauważyć, że jeszcze będzie jeden dzień poświęcony w miesiącu październiku papieżowi, to będzie 22 października, to właśnie w takim dniu wspominamy liturgicznie świętego Jana Pawła II, a jak wiemy, 22 października to dzień inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, właśnie ten dzień pontyfikatu został, że tak powiem, upamiętniony poprzez to, że wspominamy liturgicznie naszego wielkiego rodaka, do którego w takim dniu modlimy się z nadzieją, że on jest z nami obecny, że on jest poprzez swoją obecność nam pomocny i że wstawia się za nami u Maryi, tej, której zaufał, i także u jej Syna Jezusa Chrystusa. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jak powiedziałem, dzisiejsza niedziela jest 28 niedzielą zwykłą. Gdy będziemy w kościele, bądź też gdy byliśmy, to usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle, bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus przy powieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi, posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze inne sługi z poleceniem: powiecie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta, pobite, wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli, jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a nie pochwycili go sługi, znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swoje wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Drodzy Państwo, ten obraz przemawia w sposób taki bardzo drastyczny, ale jest to pewnego rodzaju symbolika. Z tego obrazu wyrasta to przesłanie, że my jesteśmy wszyscy zaproszeni do Królestwa Niebieskiego, że jesteśmy wszyscy zaproszeni do nieba i nie możemy gardzić tym zaproszeniem, jeżeli my uważamy się za ludzi wierzących, jeżeli uważamy się za tych, którzy kochają Chrystusa i którzy wierzą w Chrystusa i którzy wierzą Chrystusowi, to za żadne skarby tego zaproszenia nie możemy odrzucić, bo odrzucenie tego zaproszenia oznacza lekceważenie samego Chrystusa, któremu zaufaliśmy i którego podziwiamy, ale który to właśnie dla nas, jeżeli odrzucamy go, jego zaproszenie jest traktowane w sposób tylko teoretyczny, w sposób formalny. Dlatego też módlmy się do świętego Jana Pawła II o to, żebyśmy nie gardzili Chrystusem, żebyśmy jego zaproszenie do właśnie naszego zbawienia traktowali w sposób bardzo poważny, bardzo odpowiedzialny, a w ten sposób też bardzo skuteczny. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Pozdrawiam serdecznie. Zostańcie z Bogiem jeszcze raz.